To dziś o mące, drodzy Państwo, w diecie od kuchni. Marzena Kasprzak jest naszym gościem jak zawsze. Dzień dobry. Witam serdecznie. Tortowa, luksusowa, babuni, pszenna, żytnia, orkiszowa, kukurydziana. Chyba z każdej rzeczy można mąkę zrobić. Tak, oszaleć można tak naprawdę. No, z każdego zboża tak naprawdę. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że tak jak powiedziałeś, babuni na przykład. No, to nam co to za mąka? Mówi, tak, co to za mąka? Tak, królewska i tak dalej. Tortowa. Nie każdy musi wiedzieć, co to jest za mąka. Bardziej zwróćmy uwagę na taki podpis mały, który jest pod spodem. Czyli po pierwsze, z jakiego zboża, po drugie, jaki typ mąki. To są dwie istotne rzeczy, szczególnie teraz w kontekście bardzo dużej ilości osób na diecie, na przykład bezglutenowej, które muszą nauczyć się, które mąki mogą spożywać, a które nie. Z rodzajem nie mam problemu, a typ mąki? Typ mąki. Zazwyczaj pieczemy, tak w polskim społeczeństwie się przyjęło, mniej więcej na 500 albo 700. Co to oznacza? Im jest typ mniejszy, czyli właśnie to 500, 700, 1000, to oznacza, że to nasze zboże było bardziej oczyszczone. Ta jego otoczka, już nie wchodząc jakby w to, jak zboże jest zbudowane, to ziarno jest zbudowane, ono zostało bardzo mocno zmielone, więc ma bardzo mało tych łusek zewnętrznych, a więc bardzo mało składników mineralnych. Ono nadaje super jakby puszystość naszym ciastom. Tam zawiera się na przykład ten gluten chociażby, który nam właśnie powoduje, że to nasze ciasto jest takie fajne, sprężyste i wysokie. Natomiast tam niestety składników mineralnych zbyt wielu nie mamy. Im mąka ma wyższy typ, na przykład typ 1800-2000, czyli to już jest zazwyczaj ta mąka pełnoziarnista czy razowa. Ona tych osłonek zewnętrznych ma dużo więcej, więc ma bardzo dużo składników mineralnych wewnątrz. Ale też no niestety minusem tej mąki jest to, że jak na niej coś upieczemy, to nam za bardzo nie wyrośnie, bo tam albo glutenu nie ma, albo jest w śladowych ilościach. Więc takie na przykład ciasta pieczemy już wtedy z sodą albo z proszkiem do pieczenia, bo niestety w inny sposób one w ogóle nam nie wyrosną. No to wiemy, co to już jest typ mąki, a jeśli chodzi o te rodzaje, to dobieramy względem swoich preferencji smakowych, zdrowotnych, właściwie względem jakich? I smakowych, i zdrowotnych, ale też myślę, że podstawą jest przede wszystkim wymienność tych mąk, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do mąki, jakby nie było pszennej. I ona taka najgorsza nie jest, bo ona i zawiera błonnik, witaminę E, witaminy z grupy B, jak wszystkie mąki. Ale zwróćmy też uwagę na po pierwsze właśnie ten typ, żeby jednak była to mąka pełnoziarnista, a nie zawsze tylko ta 500-700. A po drugie na to, że inne mąki też mogą nieść wartości odżywcze, bo mamy i mąki żytnie, i mąki orkiszowe, i właśnie kukurydziane, i sojowe, i gryczaną, i jęczmienną, tak naprawdę z każdego zboża możemy tą mąkę zrobić. Każda będzie różniła się składnikami mineralnymi, smakiem tych potraw, które przygotowujemy, więc ważna jest tutaj też ta zmienność, ta rotacja, żeby nie przyzwyczajać się do jednego rodzaju. Oczywiście tutaj wyjątkiem są osoby na diecie bezglutenowej, na przykład chorujące na celiakię, które no, muszą konkretne typy mąk spożywać i wiadomo, że tutaj już mąka pszenna nie przejdzie. One wtedy szukają zamienników, no i fajnie, że te zamienniki też w sklepach się pojawiają, że już coraz częściej oprócz mąki kukurydzianej na półkach sklepowych znaleźć możemy mąkę jaglaną czy gryczaną, która jeszcze rok, dwa lata temu była taką no, niecodzienną rzeczą i trzeba było to raczej szukać w sklepach ze zdrową żywnością niż w zwykłym markecie, w którym robimy zakupy na co dzień. No i w tych zakupach bardzo często znajdujemy już te produkty, które są takim finalnym użyciem mąki. Białe pieczywo na przykład. Czyli rozumiem, że te rzeczy unikać spożywania? Jeśli tylko możemy, to tak. Przede wszystkim dlatego, że te bardzo mocno przetworzone, czyli te produkty, które są zrobione z tych mąk właśnie wysoko przetworzonych, 500-700, czyli właśnie jasne pieczywo, jasne makarony, to niestety, czy ciasta, większość ciast takich niezdrowych, no niestety one są zrobione z tych mąk, które po pierwsze nie zawierają składników mineralnych, ewentualnie witaminy z grupy B, podnoszą nam kaloryczność, ale też wprowadzają nam węglowodany, które bardzo szybko podnoszą nam poziom glukozy, więc my za chwilę czujemy się głodni. Jak zjemy jasną bułkę, to po pół godziny mniej więcej już byśmy chcieli zjeść kolejną. Jeśli zjemy pieczywo ciemne, które tych składników mineralnych zawiera więcej, będzie miało być może trochę inną kaloryczność, ale też da nam tą sytość na dłuższy czas, to nie potrzebujemy jeść co pół godziny kolejny posiłek. Wystarczy, że raz na dwie godziny spożyjemy na przykład tą kanapkę
kanapkę czy ten makaron i ze spokojem nam to wystarczy. Mąki powinniśmy jeść w jakimś limicie? Tak naprawdę nie. Jeśli ktoś nie ma takiego charakteru bardzo mucznego, że tylko i wyłącznie kluski i tak, wszelakie naleśniki i takie rzeczy, to tak naprawdę nie, bo jeśli chodzi o witaminy, szczególnie właśnie te z grupy B, one są nam potrzebne, więc to nie jest nic złego, że my te produkty jemy i wprowadzamy do naszego menu dość często. Raczej unikałabym na przykład kanapek w dużej ilości, bo wiem, że taka, szczególnie jak pacjenci do mnie przychodzą, zawsze na pierwszym wywiadzie się okazuje, że mamy dietę typowo kanapkową. Nam się wydaje, że ona jest prosta, łatwa i przyjemna, tylko bardzo często te kanapki są praktycznie przez cały dzień z tym samym. Jemy te kanapki na 5 posiłków w ciągu dnia i wtedy okej, nawet jeśli zjemy ciemny chleb, to będzie fajnie, że on jest ciemny, pełnoziarnisty, ale nie fajnie, że tak naprawdę to nasze menu jest niestety bardzo ubogie i mało urozmaicone, więc raczej wymieniałabym to z kaszami na przykład, które są jakby nie było mniej przetworzone niż mąka. Tak wymiennie bym to stosowała, ale nie tak sztywno, że na przykład tylko raz w ciągu tygodnia mogą być kluski, czy na przykład jakieś naleśniki, czy racuchy, bo te wszystkie produkty możemy po prostu zrobić na zdrowszej mące. I to już nam wystarczy, żeby ta zdrowotność została zachowana. No ale na przykład tak w kontekście pieczenia ciast przed Wielkanocą, to chyba z tą zdrowotnością i mąkami to nie idzie tak połączyć, bo mówiłaś na początku, że jednak trzeba inne trochę zastosować, żeby wyrosło, czy było pulchne. I tak, i nie, bo wiadomo, że jeśli robimy coś po raz pierwszy, będzie dla nas trudnością użycie innej mąki, bo po pierwsze zupełnie inna może być jej gramatura, która jest potrzebna do tego, żeby to ciasto nam wyszło. Po drugie, konsystencja może być też inna, więc jeśli ktoś jest już wprawionym cukiernikiem i pieczy ciasto, to może stwierdzić, że ta konsystencja nie jest dobra, dodać więcej albo mniej tej mąki. Ale jeśli spróbujemy, jeśli mamy jeszcze trochę czasu i spróbujemy upiec to dane ciasto wcześniej niż dzień przed Wielkanocą, to myślę, że i przyzwyczajemy naszych domowników, ale też my sami zobaczymy, co tam było nie tak i jesteśmy w stanie to jeszcze skorygować. Co więcej, jest bardzo dużo przepisów, nie tylko wielkanocnych, ale w ogóle na ciasta i wszelkie takie produkty mączne właśnie z takich mąk pełnoziarnistych w internecie, więc wystarczy pootwierać strony, poszukać i skorzystać z tego, co ktoś już kiedyś wypróbował, nie zawsze robiąc na własną rękę, bo część mąk, na przykład mąkę pszenną, tą 500-700, możemy wymienić z jaglaną praktycznie w podobnej ilości. Mąkę pełnoziarnistą z mąką gryczaną, ale nie wiedząc tych zamienników, nie znając ich, myślę, że lepiej zaufać tym, którzy już to wypróbowali, albo wypróbować wcześniej, jeśli jeszcze mamy taką możliwość. A więc są alternatywy. Marzena Kasprzak o nich opowiadała. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.